Raport zaprasza. Kinga Jamioła. Witam Państwa. Dziś w raporcie między innymi śmiertelne pobicie w Radlinie, nie żyje 62-latek. Siedmiolatka przysypana piaskiem, dziewczynka nie żyje. Będzie także o Łukaszu Podolskim, który zostaje w Górniku Zabrze na kolejny sezon. Na początek raportu tragedia w Radlinie, nie żyje 62-letni mężczyzna. Został pobity i zostawiony przez kompanów na pewną śmierć. Tragedia rozegrała się w tym bloku. A tam kogo zabili? No prawdopodobnie to była policja, ale nie wiem, czy to jest prawda. Że tam kogoś w worku wynosili, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy to jest prawda, bo ja tego nie widziałem. Policjanci otrzymali informację o tym, że w jednym z mieszkań mogą znajdować się zwłoki. Śledczy w toku prowadzonych czynności ustalili, że dzień wcześniej w tym miejscu miało miejsce spotkanie zakrapiane alkoholem. W trakcie tego spotkania doszło do sprzeczki pomiędzy denatem a dwoma mężczyznami, którzy dokonali jego pobicia. Na skutek czego poniesione obrażenia przez mężczyznę spowodowały śmierć. W mieszkaniu było łącznie 5 osób w wieku od 41 do 49 lat. 4 mężczyzn i 1 kobieta. Wszyscy opuścili miejsce zdarzenia i pozostawili 62-latka. Sąd rejonowy w Wodzisławiu Śląskim przychylił się tutaj do wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztu dla 2 mężczyzn, którzy bezpośrednio mieli dokonać pobicia tego mężczyzny. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec 2 pozostałych osób zastosowano dozór policyjny. Będą odpowiadać za nieudzielenie pomocy i niepowiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tą tragedią żyła cała Polska. Dokładnie w niedzielę minie rok od zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic. Podejrzanym o zabójstwo jest optyk Sosnowca Tomasz M. Znana jest już opinia biegłych co do poczytalności mężczyzny. Tomasz M. przez ostatnie tygodnie był pod obserwacją psychiatryczną. Biegli wydali już opinię w sprawie poczytalności mężczyzny w chwili zabójstwa 11-letniego Sebastiana, jak i podczas pozostałych przestępstw, których dopuścił się mężczyzna. Biegli nie mają wątpliwości, że mężczyzna był poczytalny. Istotnie biegli nie mają wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów. Mężczyzna usłyszał od prokuratora 7 zarzutów. Najsurowsze przestępstwo dotyczy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 11-latka z Katowic. Dotychczas był on 17-krotnie przesłuchiwany przez prokuratora. Były to wielogodzinne przesłuchania. Mężczyzna przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i składał bardzo obszerne wyjaśnienia. Wziął także udział w eksperymencie procesowym, podczas którego pokazał policjantom, jaki przebieg miała zbrodnia zabójstwa. Opinia biegłych pozwala na wykonanie czynności końcowych w sprawie. Oznacza to, że prokuratura sporządzi akt oskarżenia, a następnie Tomasz M. stanie przed sądem. Tomasz M. jest podejrzany o 7 przestępstw. Usłyszał zarzuty nie tylko związane z zabójstwem Sebastiana. Jeszcze przed tą zbrodnią miał wykorzystać seksualnie 2 innych dzieci. W Mysłowicach doszło do tragicznego zdarzenia. 7-letnia dziewczynka została przysypana przez piasek. Dziecko zmarło najprawdopodobniej na skutek uduszenia. To był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego w Mysłowicach zginęła 7-letnia dziewczynka. Podczas zabawy dziecko zostało przysypane przez piasek. Trwają czynności procesowe w sprawie śmierci 7-letniej dziewczynki na terenie Mysłowic. Dziewczynka bawiła się w okolicach posesji domu rodzinnego. Tam była taka po prostu kubka piasku wysypana, gdzie dziewczynka sobie tam kopała jakieś dołki, jakieś tunele. No i prawdopodobnie w wyniku tego doszło do przesypania dziecka. Tutaj tych okolic górnych, czyli okolic głowy, nosa, ust. I w związku z tym prawdopodobnie doszło do uduszenia dziecka, ale czy było to wynikiem też jakiejś, powiedzmy, choroby dziecka, czy dziecko zemdlało, czy po prostu to wykopało tam, nie wiem, za głęboki dół, to wszystko pokaże postępowanie i dalsze czynności, a zwłaszcza wyniki sekcji zwłok. Tramwaje śląskie wybrały wykonawcę robót modernizacyjnych torowiska wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu. Po zakończeniu prac po nowych torach pojadą niskopodłogowe tramwaje. Zadanie jest jednym z elementów zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
Modernizacja linii wzdłuż ulic Wojska Polskiego w połączeniu z właśnie trwającą przebudową linii wzdłuż ulic Andersa i 1 Maja sprawi, że będzie zupełnie nowa jakość podróżowania. To ponad 3-kilometrowy odcinek linii tramwajowej, który modernizowany będzie zgodnie z zapisami umowy przez 12 miesięcy. To jest czas, który wykonawcy mają na to, żeby zrealizować całe to zadanie. Zadanie, którego wartość zgodnie z zapisami umowy sięga blisko 49 milionów złotych brutto. No to jest, myślę, że najbardziej wyczekiwana inwestycja, bowiem torowisko wzdłuż tej ulicy było jest bardzo mocno zdegradowane i sam pamiętam z czasów, gdy jeździło się do szkoły, no tam poranki mogły być trudne, jeżeli ktoś nie trzymał rurki, to mógł sobie nabić dużego guza na głowie, bowiem te tory są tak nierówne, były tak nierówne, że naprawdę był to swoisty rollercoaster. Tramwaje śląskie podczas tego projektu działają wielopłaszczyznowo. Cała ta inwestycja to nie tylko torowisko, to oczywiście także sieć trakcyjna, słupy trakcyjno-oświetleniowe, to także dobudowa peronów przystankowych i to jest bardzo ważna informacja, dlatego że no w tej chwili pasażerowie wsiadają i wysiadają z tramwaju bezpośrednio na jezdnię. Tego problemu już nie będzie, pojawią się platformy przystankowe, będzie zatem wygodniej i oczywiście także bezpieczniej. Nowe tory oznaczają także nowy tabor. Tak, jak najbardziej. Po tej linii cały czas jeżdżą stare, wysłużone tramwaje właśnie z tego względu, że te nowe uszkodziłyby się po tych nierównych torowiskach. I tutaj te nowe tory sprawią, że będzie tutaj niskopodłogowy tramwaj. To jest o tyle istotne, że osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami obecnie mają dosyć duży problem, aby dostać się do środka tramwaju. Ten problem się rozwiąże. Zadanie jest jednym z elementów zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Wraz z zakupem taboru tramwajowego, współfinansowanego przez Unię Europejską. A teraz dobra informacja dla fanów Górnika Zabrze. Łukasz Podolski zdecydował się na przedłużenie kontraktu z 14-krotnym mistrzem Polski. Zawodnik będzie reprezentował drużynę z Zabrza jeszcze przez co najmniej jeden sezon. Halo? Dzień dobry, pan Łukasz Podolski. O, tak. Mam dla pana przesyłkę. Okej, chodź do góry. No. Dobra? No tak, jasne. Dobra. Gdzie? W środku. Tu? Tu, tak? Tak. Dobrze. Proszę. Dzięki. Nie ma za co. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć. Jest! Mamy to! Mamo, załatwione! Łukasz zostaje. Łukasz zostaje. Jestem, zostanę. Od przyszłego roku rozpocznie się budowa pierwszych velostrad na Śląsku. Ma powstać 120 km szybkich dróg rowerowych. Dzięki inwestycji mieszkańcy GZM będą mogli bezpiecznie przemieszczać się na dwóch kółkach, podróżując na trasach między miastami. W metropolii powstanie 120 km szybkich dróg rowerowych. Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz samorządowcy z 11 miast podpisali w Katowicach porozumienia o rozpoczęciu budowy velostrad. Od kiedy powstała metropolia, zidentyfikowaliśmy ten problem, że miasta budują swoje systemy rowerowe, które w bardzo dużej mierze obsługują centra miast, natomiast brakuje tych inwestycji łączących miasta, najlepiej o charakterze velostrad, czyli bezkolizyjnych, szerokich dróg, których może być prowadzony dużej częstotliwości, dużej wymianie rowerzystów w taki ruch bezpieczny sposób. Stąd ten projekt. Warto skorzystać z oferty, bowiem gminy nie wydadzą na to ani złotówki. Gmina jest inwestorem, my dotujemy ten proces zgodnie z ramowym programem realizacji dróg o charakterze metropolitalnym. Realizujemy ten proces w formie dotacji.
Czyli zwracamy do 100%, dajemy do 100% gminie pieniądze na realizację. Założenie Velostrat jest takie, aby pełniły one nie tylko funkcję rekreacyjną, ale również transportową, a więc zapewniły możliwość bezpiecznego przejazdu w drodze do pracy czy szkoły w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami. Że coraz więcej osób przesiada się na rower, chce spędzać w ten sposób nie tylko wolny czas, ale podróżować do szkoły, do pracy, zaczyna to być środek transportu i myślę, że tak, zdecydowanie tak, to jest spełnienie naszych wszystkich marzeń, które żeśmy mieli, żeby móc z jednego miejsca w aglomeracji dojechać do drugiego, do pracy i mam nadzieję, że za te 3-4 lata właśnie tak będzie. Łącznie powstanie 8 Velostrat. Realizacja pierwszych inwestycji rozpocznie się w 2023 roku. Podszywali się pod europosłankę, teraz odpowiedzą za to przed sądem. 43-latek z Małopolski i 33-latek z Rudy Śląskiej założyli na portalu społecznościowym fałszywy profil, na którym publikowali treści mające upokorzyć pokrzywdzoną. 43-latek z Małopolski i 33-latek z Rudy Śląskiej za swój cel obrali sobie europosłankę. Na popularnym portalu społecznościowym założyli fałszywy profil, na którym publikowali treści mające upokorzyć pokrzywdzoną. Mężczyźni ci założyli profil łudząco podobny do rzeczywistej osoby, a następnie na tym profilu publikowali treści, które miały tą panią europosłankę szkalować, dyskredytować w opinii publicznej, były w stosunku do niej obraźliwe. Pokrzywdzona o zaistniałej sytuacji powiadomiła funkcjonariuszy policji. I zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości ustalili, kto założył ten profil, skąd pochodziły komputery, gdzie następowały logowania sprawców, a następnie w oparciu o te informacje ustalili ich tożsamość. Mężczyźni zostali zatrzymani, zostali przesłuchani. Mężczyznom grozi kara do 8 lat więzienia. Policjanci przestrzegają przed podobnymi zachowaniami, bowiem nikt w internecie nie jest anonimowy. 20 maja to Światowy Dzień Pszczoły. Z tej okazji w Sosnowcu odbyły się największe w historii miasta obchody, w których udział wzięły niemal wszystkie instytucje działające w mieście. 20 maja to Światowy Dzień Pszczoły. Pogoda dopisała, dlatego my w Sosnowcu sprawdzamy, dlaczego te małe istoty są tak ważne dla naszego środowiska. Dlaczego miasto tak mocno stawia na wydarzenie związane z pszczelą tematyką? Bo to właśnie pszczołom zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności na całym świecie. Było zagrożenie, że pszczoły wyginą. Zresztą cały czas jesteśmy tutaj, są zanieczyszczenia środowiska. A pszczoła też jest radosnym zwierzątkiem, kojarzy się z życiem, pszczółka Maja. Więc to jest ten dzień, kiedy chcemy to szczególnie poświęcić temu dniu, tą uwagę. W Dniu Pszczoły udział wzięło także Nadleśnictwo Siewierz, które zadbało o to, by każdy z tej imprezy wyniósł coś zielonego. Rozdajemy dzisiaj tutaj drzewka, które jak najbardziej kwitną, pszczółki sobie je tam potem zapylają. Zapraszamy serdecznie i na różne akcje, ponieważ nie tylko na Dniu Pszczoły się pojawiamy, ale też na innych akcjach, gdzie często właśnie rozdajemy różne drzewka, nie tylko miododajne. W tym wyjątkowym dniu dla pszczół na Górce Środulskiej odbyło się jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie odsłonięcie głazu z tablicą pamiątkową poświęconą wybitnemu człowiekowi. Tak, dzisiaj odsłaniamy głaz pamięci profesora Władysława Szafera, światowej sławy przyrodnika, który tutaj w Sosnowcu urodził się prawie że 136 lat temu. Te pożyteczne owady zapylają aż 77% gatunków leśnych, dlatego warto edukować młodzież od najmłodszych lat, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają pszczoły. Na nasze zachowanie wpływają dzieci, one czegoś od nas oczekują, czegoś chcą, my to robimy lub nie, ale najczęściej tak jest. I dlatego zaczynamy od dzieci. Są to przedszkola, są to szkoły podstawowe, one się uczą ochrony środowiska, uczą się o pszczołach, o miodzie, skąd ten miód się bierze, że pszczoła jest przyjazna, że wcale nie jest wroga, że nie należy się jej bać, nie należy jej drażnić, bo oczywiście to też jest ważne. Szacuje się, że gdy umrą pszczoły, ludzie wyginą 4 lata po nich. Dlatego kochamy pszczoły! Na koniec raportu tradycyjnie wiadomości z kraju i ze świata. CBŚP zatrzymało na Dolnym Śląsku 4 osoby podejrzane o udział w kradzieży z włamaniem do niemieckiego urzędu celnego w 2020 roku. Łupem sprawców padło wówczas ponad 6,4 miliona euro. Przy zatrzymanych zabezpieczono m.in. narkotyki, kajdanki, opaskę z napisem policja i policyjnego koguta. Zabezpieczono samochody, specjalistyczny sprzęt, biżuterię oraz pieniądze. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 15 lat więzienia.
W miejscowości Nore w południowo-wschodniej Norwegii co najmniej 4 osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika. Według relacji służb jedna z osób jest w stanie krytycznym. Podejrzany o dokonanie ataku został zatrzymany. Firma Boeing wystrzeliła nową kapsułę CST-100 Starliner w bezzałogowym próbnym locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W kapsule jest urządzenie służące do zbierania danych o warunkach panujących w kabinie podczas podróży, a także około 250 kg zaopatrzenia dla załogi stacji kosmicznej. W serwisie to już wszystkie informacje, ale zostańcie Państwo z nami. Już za chwilę powtórka porannej debaty tygodnia z udziałem posłów Artura Ciambora z Konfederacji i Mirosława Suchonia z Polski 2050. Jeszcze dziś na naszej antenie m.in. konferencja przedmeczowa Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk. Ja za dziś dziękuję. Do zobaczenia.